tak jak ja, nie znacie się na samochodach, mylicie pojemnik, gdzie trzeba wlewać płyn do spryskiwacza i tam nalejecie oleju, czy totalnie nie macie pojęcia o pojazdach, Auto DNA jest właśnie dla Was. Dzięki Auto DNA dowiecie się, jaki był ostatni odnotowany przebieg. Będziecie również mogli zobaczyć, jakie są zdjęcia z eksploatacji pojazdu oraz będziecie mogli się dowiedzieć, czym było poprzednie przeznaczenie pojazdu, to znaczy, czy Wasz pojazd może nie był jako taksi, Uber, Bolt. To wszystko będziecie mogli sprawdzić właśnie dzięki Auto DNA. Słuchajcie, firma Auto DNA istnieje już 13 lat na rynku. Ja zweryfikowałem swój pojazd, teraz czas na Was. Zweryfikujcie, sprawdźcie, czy tam nie ma żadnych ukrytych baboli. Zapraszam do oglądania filmu. Trudne sprawy. To są, ale dobrze Was powiedział, to są trudne sprawy, bo ja już to wspominam nieraz, ale jak jest zawsze super wariant. Ale ostatnio zawalczyłeś gdzieś. Zawalczyłem, ale mi rywal. Ale z kimś innym. Jak on nie jest, to zawsze jest jakiś kwas. I widzę, schodzę taki zadowolony z tej konferencji, patrzę, idzie po schodach. Zaraz coś się odjebie i że tego złą godzinę nie powiedział. Tak wszystko będzie dobrze, zobacz. Obiecujesz? Nie myśl o tym, bo przyciąga. Bo jakieś uroki, bo przyciąga. Nie, uroki z Wasylem szamanem. Bosiki są. Bosiki porobili, chodzą i czarują, kurde. Człowiek prowadził mnie dzisiaj w błąd. Nie. Muszę ci powiedzieć, bo ty masz 16 lat, gdzieś miał w internecie, że mam 60, także ty mnie nie możesz tak ganiać góra, dół. No to trzeba cię wnieść. W moim wieku to jest niebezpieczne już tak chodzi. I zawsze ja mam takie złudzenie, że kurde, on się szybko upił. A on ten stan osiąga i ten stan utrzymuje do końca upojenia alkoholowego. No wykończył tych gości tak, że ten chłop jeden jak ja przyszedł, to tak. Głosi ręce mam o strony wykręcone. Tak ich pozałatwia. Abus takiej głowy nie ma bardzo jak Krzysiek. Krzysiek ma taką kurna banię do picia strasznie. Ale to strasznie. Nie spotkałem jeszcze gościa, który by tyle mógł wódki wypić. Nie? Ja ci będę kibicował obligatoryjnie, dlatego że pamiętam, że jak ja miałem walkę z Denisem Labrygą, to Lexi kibicowała Labrydze, więc teraz ja będę sam sercem. Trzeba zrobić tradycję, Chaplin przegrała w pierwszej walce, to? Tak jest, mam nadzieję, że pójdzie. Klasa. Fajnie. No i fajnie, kurde. Coś robić po prostu. Znaczy robić to cały czas coś robiłem, ale zaczynam już mocniej wchodzić w trening. No i fajnie. Jak tam? No dobrze, przygotowany, kurczę, zobaczymy jak to tam będzie. A z kim patrzysz? Z Feliczem. A, z tym Bujaszkiem? Tak, no. I to on bardziej taki chyba stykowo. Postykowo robi, no to teraz walczy, nie wiem, jakieś tam mniejsze gali z... No nie wiem. Taksi z Łotową chyba. Jego Szeliga teraz do tego. No. Tak, tak. I to tak ostro. No, tak na pół weszło, no. Gdzie reszta jest? Siema. Siema. Siedzimy sami, ja czekamy. Gotowi. Ja teraz kurwa by się... Ale trenujecie chłopaki do Was? Żebyś tylko w 10 na raz nie ruszyli. Jak to nie? To po kolei wychodzimy, czy na kolei będziemy się chcieli? No i proszę Państwa, z 6 z 10 zrobiło się 3. Ja myślałem, że my go jeszcze przed klatką dorwiemy. Ja też tak myślałem. Dziwnie to wygląda, że przed klatką kopali. Ale ogólnie, myślę, że każdy z nas tutaj trenuje do aftera z peszkiem. Ale oglądaliście ten filmik, ile macie lat? O Jezu, to ja się wychowałem jeszcze na tym YouTube. Bo ty jesteś rocznik? 24, 99. A 9 ty? 29, 94 rocznik. 96, to są właśnie nasze rocznik. To nie, czy pamiętacie, tam padł taki tekst, bo rodzi krzywdzi kota. Tak. Więc musicie ustalić, kto tego kota krzywdzi. I to na konferencji trzeba poruszyć, panowie. Ja się już zgłosiłem, ale stwierdziliśmy, że to słowo jest za mocne trochę. Za mocne, nie, tak. Kacha, można, ale o kocie nic. To się samo tyczy, proszę Państwa, naszego prezesa z Prawa i Sprawiedliwości też. Nie ma Cholaka, proszę Państwa. Zniknął. Jak cały Xayo i Dastris. Nie wiem, czy pewnie skąd przyszliśmy teraz, ale ja wiem. To jest ochrona. Ja to nie chyba znaleźć. Nie ciekawe, czy jest. Mam tutaj pana Najmanus od chleb, tak? Proszę się nie, żeby coś śmiesznego nie było, bo mieście powiedzieć, nie mów tak. Nie ma go tu. Jest na górze, Kajusz. No. A jest setki ci stoją. Prawda? No. Coś mi się powiedział, ale nie mogę, bo to jest żona może oglądać. Dobra, co tam mam mówić, powiedz teraz. Że no jesteś zawodnikiem Cloud MMA 2. Jesteś zawodnikiem Cloud MMA 2. Jeszcze raz. Jestem zawodnikiem Cloud MMA. Gratuluję. Dobra, już robię, co mam mówić? No, A, już oficjalnie. Jest? No. Proszę Państwa, wielka niespodzianka, nikt się nie spodziewał i nikt nie oczekiwał, nikt tego nie potrzebuje, ale razem z Bujaszkiem Felicze zawalczymy na gali Cloud MMA, także witamy serdecznie. Mega śmieszne, bo jak podniosłeś się ręce, to ja Cię nagrywam i w ogóle nie widać Twoich rąk. Yeah.
Może być? No, dziękówka. Proszę bardzo. To jest tak, proszę Państwa. Mamy być taka łatwiejsza przyprawa, nie? Ja wiem, czy łatwiejsza, on się popsuje, wiesz, on się bije. On się bije. Trochę, kurde, z takiej wysokości to chyba nie widać. Czyli dobre uszanowanie. Bardzo dobrze, co u ciebie? No, trzymasz pełne na normę. Cały czas waga się nie zmienia. Waga się nie zmienia. U mnie się zmienia w górę i w dół, ale jest dobrze. Kiedy jakaś walka? Długo. Nie długo. Nic nie może mówić na razie. Na razie nic nie może mówić. Nic nie może mówić? Może zapeszać. Tak jest. A my będziemy. To jest pierwsza walka w tej federacji mężczyzny z kobietą, tak? A tu będzie? No twoja. No tak, a to znaczy, powiedz mi tylko z kim, Ja wiem, no, dobierzemy. Przebierzemy cię. Nie no, gdzie? Znaleźliśmy miejsce odpowiednie, w którym powinniśmy być. Mamy jeszcze minutę, także za pierwszą na panel, ale trzymajcie kciuki. Kliknąłeś przycisk, chcesz wyjść do face-to-face'a, czy co? Tak, chcesz w końcu spojrzeć prosto w oczy po tylu latach. Cesarz wywołany do tablicy, właśnie sam wcześniej wywołał. Zmiana warunków fizycznych, cios, Najman. Cieszę się, że w końcu możemy się spotkać po tylu latach. Blokowałeś mnie wszędzie, w każdy możliwy sposób, a w tym momencie spotykamy się razem w oktagonie. Bardzo mnie to cieszy. I zaczynamy show, moi drodzy. Rozumiem twoje podejście do tej sprawy, natomiast jesteśmy w świecie freak fightów, jest Cesar z nami akurat na panelu, więc można było akurat po cesarsku powiedzieć to, co myślisz o niego w świecie freak fightów, tak? A to jeżeli tak, no to świat freak fightów rządzi się swoimi prawami. Najman też jest przygłup, a prywatnie może nie jest taki głupi. Najman. Tak jak mówiłeś, że nowy, że tak powiem, stan cywilny ci służy. Czy będziesz w stanie wyjść do przeciwnika bardzo mocnego, rzeczywiście w pełnej formie? No i przede wszystkim, czy śledziłeś też te walki, nie tylko te, powiedzmy, najsłynniejszą, ale te właśnie walki inne, w których no, Krzychu pokazał się z bardzo mocnej strony? Znaczy, źle mnie zrozumieliście, no bo ty, Miarku, źle zrozumiałeś. Ja nie powiedziałem, że jestem w złej formie. Tylko, że no wyglądowo wyglądam jak wyglądam, po prostu przestałem chodzić na siłownię, staram się robić tylko już pod sporty walki. No i gdzieś ta sylwetka, taką jak miałem wcześniej ze Strongmana, znikła, no i jakiś zrobiłem bardziej misiek. Ale wydaje mi się, że przynajmniej z tego, co mi mówi trener, ruszam się zdecydowanie lepiej niż to było wcześniej. To są byki. Już 28 października w Płocku. Ogarniajcie bilety, bo jest ich coraz mniej. Jak bracia. Jak bracia. Szczerze, że ciężko będzie się komentowało waszą walkę. Spokojnie będzie ci łatwo, ja będę na górze leżał, a się będzie pod spodem. Dobrze, panowie, pozycja bokserska. I ostatni face to face na tym panelu, a wy nie odchodźcie, bo zaraz może być grubo. Przypominam, jak ostatnio się zaczęło między Danielem Omielańczukiem a Denisem Załęckim. Tak więc ja wam bardzo dziękuję, panowie. A teraz Albert Sosnowski i Remi Gruchała. Przed chwilą przecież był na tym. Ja nie słyszałem, bo ja schodziłem. Co się stało? Ja nie wiem. No z tym kurwa swoim rywalem będzie walczył. Nie będzie walczył z Bobem Sapem? Dlaczego? No teraz są wyjaśnienia właśnie. Teraz tłumaczę ten jego rywal. Ty, no ale ja jestem gotowy. Ja też mogę wchodzić do tej walki. Nie, ja się śmieję. Mówię poważnie. Tylko, że mam walkę z Wojaszkiem. Moim marzeniem jest zawalczyć z Piotrkiem Bestią. Naprawdę. No bo wygrał z Krzyśkiem Radzikowskim, na jest kanału Strong Gipa, no i chciałem jako Strong Gipa wziąć rewanż. Jak zepsują, tak, to się zepsuje. Tak, panie Tomku, ale zwróćmy uwagę, że te duże firmy budowane w Polsce przed wojną to były firmy rodzinne jednak. Przed wojną. Dlatego wróćmy do tych pięknych czasów, przed wojną, tego zachowania, które było przed wojną i tych firm rodzinnych, które były przed wojną, tych relacji rodzinnych, które też były przed wojną. Ja bym powiedział, te czasy przed wojny są mocno mitoli. I chodzi nam od razu o drugą wojnę światową. Nie to obecne. Dziękuję bardzo. Przepraszam, kurczę, mi tutaj wiadomości dochodzą, bo ta walka była ogłoszona, ja w sumie też tak naprawdę
dużo osób nie powiedziałem o tym, więc dużo moich znajomych jest zdziwionych. Wy pewnie też, Jaszek Chwylicz to mój dobry kumpel, walczymy dla sportu, sportowo, wiadomo, że za pieniądze, ale nie dla pieniędzy, tylko za pieniądze i dla sportu. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podobają nowe materiały między seriami, bardzo mi będzie miło, jeżeli zostawicie komentarze, bo naprawdę mam bardzo ciekawy pomysł na ten kanał i mam nadzieję, że on będzie się fajnie rozwijał, a Wy będziecie mieli fajną rozrywkę. Także dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia w Płocku.